Ukraina obecnie jest krajem, który najbardziej w Europie potrzebuje broni przeciwrakietowej, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. O dostarczenie broni apelował także premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania grupy unijnych państw NATO w Hadze. Na marginesie rozpoczynającego się dziś w Brukseli spotkanie ministrów obrony krajów NATO odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej ministrów obrony, która koordynuje zbrojeniową pomoc dla Ukrainy. Spotkanie zorganizowały Stany Zjednoczone. Sytuacja na Ukrainie była także tematem spotkania grupy unijnych państw NATO w Hadze. W komunikacie po spotkaniu wezwano do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego i zmodyfikowania jego doktryny obronnej w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Brutalna, nielegalna, niesprowokowana i nieusprawiedliwiona wojna Rosji przeciw Ukrainie zniszczyła pokój w Europie i fundamentalnie zmieniła bezpieczeństwo euroatlantyckie. Potwierdzamy naszą pełną solidarność z Ukrainą. Wzywamy prezydenta Putina do natychmiastowego przerwania tej bezsensownej wojny i wycofania wszystkich rosyjskich sił z Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że nie jest robione wystarczająco dużo, aby bronić Ukrainy. Dlatego wzywam, proszę was, byśmy zrobili znacznie więcej, byśmy dostarczyli broń, artylerię na Ukrainę. Oni tego potrzebują, by bronić swojej ojczyzny. Gdzie jest nasza wiarygodność, jeśli Ukraina upadnie? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że Ukraina upada i wracamy do business as usual, czyli normalnych relacji? Mam nadzieję, że nie. O pomoc militarną po raz kolejny apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wciąż powtarzamy naszym partnerom, że Ukraina potrzebuje nowoczesnej broni przeciwrakietowej. Nasz kraj jej nie ma na wystarczającym poziomie, a teraz w naszym kraju zapotrzebowanie na ten rodzaj broni jest największe. Opóźnienia w dostarczaniu tej broni nie mogą być usprawiedliwione. Będę to podkreślał przez cały czas, kiedy rozmawiam z naszymi partnerami. Złożyliśmy naszą pierwszą prośbę o systemy antyrakietowe na długo przed początkiem rosyjskiej inwazji, ale w tym tygodniu będzie dużo rozmów z politykami, w tym z europejskimi, którzy są w stanie dostarczyć nam takie systemy antyrakietowe. Wołodymyr Zełenski wskazał, że Ukraina poniosła bolesne straty w Donbasie. Wciąż mamy ofiary, które są dla nas bolesne, ale musimy trzymać się linii. To nasze państwo. To bardzo ważne, abyśmy utrzymali linię tam w Donbasie. Im więcej strat poniesie tam przeciwnik, tym mniej siły będzie miał do kontynuowania agresji. Dlatego kierunek Donbasu ma kluczowe znaczenie. Dlatego, kto będzie dominować w nadchodzących tygodniach. Bolesne straty mamy i na Charkowie. Również w obwodzie charkowskim Ukraina poniosła bolesne straty. Rosyjska armia także w tym regionie próbuje wzmocnić swoją pozycję, dodał prezydent. W tej dziedzinie trwają działania i nadal musimy walczyć, przeciwstawiać się uporczywemu oporowi, aby osiągnąć pełne bezpieczeństwo Charkowa i regionu. Nadal wywieramy presję na okupantów na południu. Kluczowym celem jest wyzwolenie Chersonia i krok po kroku będziemy podążać w tym kierunku. Wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainie każdej doby giną ludzie. Ustalenie rzeczywistej liczby zabitych nie jest obecnie możliwe ze względu na okupowane przez Rosjan miasta.